Hej, cześć, witajcie, z tej strony Vespar, witam was w kolejnym odcinku Ucieczki przed światem. Całe 2 tygodnie zabrało mi, żeby się do tego zabrać. Boże, ja już nawet jakieś dziwne aluzje słowne tworzę. No nie, no znowu do rymu, lol! Ale jaja, ale naprawdę, nie wiedziałem. Jakoś mnie to tak teraz podjarało. Dobra, koniec pierdzielenia. Słuchajcie, że przez tak długi czas się w ogóle do niczego nie zabrałem. Po prostu miałem takiego wkur... Sami wiecie po czym. Już po prostu nie komentuję tego gunwa. Nic nie zrobiłem. Dlatego dzisiaj zapowiada się bardzo soczysty cave odcinek. If you know what I mean. Dlatego wybierzemy się w podróż. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć diaks. Dlatego to jest odcinek Ucieczki przed światem 19,5. Bo naprawdę, no nie mam jak po prostu pójść na dragona, jeśli po prostu nie mam diamentów. No bez przesady, no kuźwa. Aż taki hardcore nie jestem. Więc reasumując, zrobię jeszcze z 500 kilofów. Także wiecie, zapowiada się bardzo soczysty odcineczek, bardzo ambitny, na przykład teraz tworzę zbroję, pewnie nikt z was nie wie. Będzie nudny, od razu mówię. Oczywiście to była też taka aluzja, żaluzja. Ja pierdzielę, mi coś naprawdę dzisiaj na mózg spada, nie? By the way, może troszeczkę słyszycie, mam jeszcze troszeczkę chrypolca. Dlatego niemniej przepraszam, nie chciało mi się codziennie pisać, że nie będzie odcinku z powodu bólu gardła. No nie wiem, po prostu jakieś cholerstwo złapałem i nie jestem z tego powodu szczęśliwy. Ale tak jest i niestety. Dobra. Wziąłem prawie cały stack żelaza, pewnie się z nim znowu spalę gdzieś. Nie wziąłem żarcia. Którego z dużą ilością również się spaliłem, nie? Nie ma jak profesjonalna lodówka z mięsem. Nie prosi zrobić, tak? Powiecie. Nie. To jest lodówka i trzeba się nauczyć ją obsługiwać. Tak jest. Dobra. Tam. Idziemy do naszej jaskini Creepera, ponieważ w tej jaskini roi się w pizdu od Creepersów. Oczywiście mój brat znowu grał i mi przełączył na peaceful. Hehe. A potem zaraz powiedzie, ty jesteś lamerem, ty grasz na pizdu. O kurwa. No, powiedziałem jaskini Creepera, no nie? O, wungiel się przyda. Na pewno do endu. Zombie flaszkę mi zbombi. Dobra. Tak naprawdę to musimy się udać bardziej w głąb, bo tutaj to już wszystko jest jasne. A torcze piechotą chodzą, nie? Widzicie. Dobrze, że wziąłem drenwo. Tak to by było gunwo. No. Wow. Już nawet dzisiaj nie potrafię trafić w ten. Ja nie wiem, co ja piłem, nie? O, tu już się zaczyna teren... którym nie eksplorowałem. No i dzisiaj, nie wiem, może sobie wymyślimy jakiś temat na pogaduszki. Znaczy, wiecie co? Jak myślałem ostatnio, jak nie wrzucałem i mam pomysł na bardzo zajebisty, rewolucyjny serwer, już są przygotowania. Na razie nie chcę nic mówić o tym. Nic więcej, sami zobaczycie, będzie zajebiście. I ten serwer wypalił, bo po prostu jak nie wypali, to... Nie, po prostu nie ma takiej opcji, musi wypalić. Po prostu nie ma opcji, żeby nie wypalił. Po prostu wystarczy drobna reklama, znaczy może nawet nie drobna, to już zobaczę, jak mi się będzie chciało. Będę też zaangażowywał moją nową ekipę w rozreklamowywanie tego serwera. No na razie powiem wam, że borykamy się z problemem, bo mianowicie potrzebujemy jeden taki plugin, a niestety nie wiemy za bardzo czym go... sorki zacięcie. Dobra. Mam węgla jeszcze. Więc po prostu mamy jeden taki problem. Może ktoś z was wie, to chyba mogę powiedzieć. Słuchajcie, potrzebuję pilnie, jeżeli ktoś się zna na pluginach, żeby ktoś po prostu podał mi plugin, dzięki któremu będę mógł zrobić tak, żeby na całym świecie nie dało się niszczyć szkła. Wiem, wariacki pomysł, ale bez tego nasz serwer nie przetrwa zbyt długo. Więc po prostu, jeżeli ktoś zna coś takiego, to, to bardzo bym prosił o podanie tutaj, najlepiej w komentarzach, albo na privie, już tam jak kto woli. Bo bez tego po prostu nie możemy wystartować.
To jest bardzo ważne. Możecie się domyślać, po co mi to, ale mówię wam, jak to zobaczycie, kopara wam opadnie i w ogóle. No, a w międzyczasie, kurde, ale sam tu jest iron, nie? Musielibyśmy zejść jeszcze niżej. Holender. By the way, ostatnio miałem pętę w lolu. Hehe, pierwsza. Gravesem. Się będzie, jak już wcześniej wspomniałem, bardzo ambitny... Ach, Holender. Bardzo ambitny odcineczek, w którym to zapierdzielamy po cave'ach. Ale mam pomysł na dzisiejszą jeszcze pogawędkę. Zapewne z wielu z was się orientuje co do Cube World'a. Tak, straszny hype się na tę grę zrobił. I wiecie, co wam powiem? Z jednej strony szkoda, a z drugiej strony nie szkoda. Bo tą grą ja się interesowałem naprawdę od samego początku, gdy zaczęła ona powstawać. Właśnie na blogu Wallaya. Kiedyś ktoś z Mojangu na Twitterze napisał, że zapowiada się całkiem fajna gra i trzymają kciuki i tam było, że podobne jakby takie, wiecie, sześcianowe realia jak w Minecrafcie, prawda? No i śledziłem tą grę dość długo, zastanawiałem się, kiedy będzie można ją kupić, kiedy będzie można zagrać w jakieś demo czy coś. No i w końcu się ukazało, patrzcie, mały zombie. No i właśnie tak się zastanawiałem, patrzę, kurde, nagle na YouTubie zrobił się straszny wysyp tych filmów. Dlaczego szkoda, że się zrobił hype, a dlaczego nie szkoda? No szkoda z tego względu, że... co z tego? Ja bym na przykład mógł nagrać tego Cube World'a, tak? Ale no już tak patrząc po prostu na logikę, jeżeli ktoś ma wybierać w filmie między mną, załóżmy, a kimś bardziej znanym, to wiadomo, że wybierze kogoś bardziej znanego. No to jedynie byłoby takie nagrywanie dla was, a jednak, no wiecie, staram się cały czas pozyskiwać tych nowych widzów, bo to na razie jeszcze nie przychodzi samo. Jeszcze będę musiał troszeczkę popracować, tak z rok mi się wydaje. Potem to już będzie w miarę automatycznie. No i jeżeli bym z tego nagrywał, to po prostu byłaby to taka seria dla was, dla widzów, nie? Ja nie wiem, że to źle, bo pewnie wielu z was by interesowała taka kwestia, ale z drugiej strony to, wiecie, to jest tak, że jak się coś nagrywa, co jest takie hype'owane, no to wychodzi na to, że się nie ma w zasadzie własnych pomysłów i jakby kopiuje się poniekąd od innych. A powiem wam, że to troszeczkę źle, bo na przykład w ogóle zdziwiło mnie bardzo, że w ogóle nie ma hype'u na nowego Mortal Kombat'a, co mnie zdziwiło bardzo. No, jedyny youtuber, jaki z tego nagrywano, to jest Gimper, tak? Oczywiście Gimper fajnie to prowadzi, Gimper prowadzi drabinę, ja prowadzę sobie Challenge Tower i jest w porządku, bo ja też mam jakiś własny pomysł na prowadzenie. A dlaczego nie szkoda, że grę tak wyhypowali? No bo, wiecie, twórca niezależny, tak? Ja jeszcze nie grałem w tego Cube World'a, bo po prostu mi się też nie chce tego zabrać, ale wydaje mi się, że wielu z was myśli, że ta gra jest genialna i pewnie tak jest. Dlatego... kurde, gdzie to źródło jest? Bo potrzebne mi jest wiadro, nie? Żeby tam zejść do tej lawy. Ja pitole, no kurde. Więc coś się wykmini potem. No i na pewno twórca sobie na tym nieźle zarobi, cieszy się, bo ma darmowe promowanie swojego produktu i tak dalej. Dużej ilości ludzi się to podoba i tak dalej. No, wiecie, zawsze musi być też troszeczkę hype'u, bo jeżeli by znowu w ogóle nie było hype'u, no to jakbym to nagrywał, to znowu nikt by nie wiedział, że jest taka gra. No to wiecie, to jest trochę taki paradoks, samo siebie wyklucza. Nie wiem, zobaczymy. Raczej nie wydaje mi się, żeby jakoś Cube World zajął specjalnie miejsce Minecrafta. Nie mówię, że to dobrze, nie mówię, że to źle, ale po prostu nie wydaje mi się. No bo po prostu nie wiem jak tam jest z budowaniem, bo wgłębiałem się w grę dość bardzo, ale no po pewnym czasie po prostu mi się odechciało. I po prostu nie wiem jak to się tam po prostu ma z tym wszystkim. Wiem, że tam jest jakiś system levelowania, to się chyba też generuje, jak Minecraft podobnie. Tak, tylko gdzie ja byłem? Tu chyba. Dobrze. Mam
O, mamy redstone'a. Niespecjalnie mnie to jara, ale niech będzie. Liczę na to, że tu gdzieś będą jakieś diaksy. Ech, tylko redstone, cholera, no. No nie szkodzi. No i tak to widzę, jeżeli o to chodzi. No, a widzę, że wam się też w miarę Mortal Kombat podoba chyba. Bo jest to w miarę oglądana seria. Czego nie mogę powiedzieć w przypadku Far Cry'a, którego nie nagrywam już jakiś czas, bo też mi się nie chce po prostu już do niego zabrać, bo to jest męczące. No ale po prostu powiem wam, że na siłę go próbuję skończyć, żeby ktoś, no żeby po prostu już doprowadzić jakieś te serie do końca, tak. Wiele już porzuciłem, także chociaż tą jedną nieszczęsną bym dokończył, tak. Jeszcze miałem wam multiplayer pokazać w tym Far Cry'u, ale powiem wam, że nie jest on jakiś specjalnie wyrąbany w kosmos. Po prostu taki multiplayer. Niespecjalnie mnie ujął. Ta, też myślę, wiecie, nad zakupem Battlefielda 4, tylko że ach, z tym Battlefieldem to ja nie wiem, czy ja go kupię, bo kurde, coraz bardziej się odwodzę od tego planu, bo moja grafika po prostu w kombajnie, no nie ma Directa 11 i nie wiem, co tam sobie twórcy zażyczą, ale już na przykład w przypadku Grida się wkurzałem, bo po prostu nie pójdzie na kompie bez Directa. No mogę sobie w to pograć, prawda, na Xboxie, ale co z tego, jak tego nie nagram. Grida bym nagrywał, ale też na tego Grida też się w takim jednym momencie zrobił hype i co, nagrywa ktoś z tego dalej? Nie. To miałem właśnie najbardziej wkurza. Tam ktoś się popodnieca, w ogóle nie wie, co to za gra, ale nowa, to na pewno ten. A tak naprawdę ludzie, którzy się tym interesują, to tak trochę, jakby to powiedzieć, do bani. No co zrobić? Takie realia. Sztuczne jak chemikalia. Koniec. Jakże niewiarygodna, smutna buba. Diaksów niet. A szkoda. No, także już sobie dzisiaj zaliczyliśmy pewną pogawędkę. Już prawie 10 minut jest odcinek, czy tam już ponad. Gdzieś koło 15 już zmierzał. No, kurde, diaksów wciąż nie ma, no. Myślałem, że uda nam się razem zdobyć. Że już, kurde, będę mógł oficjalnie powiedzieć: dobra, w następnym odcinku idziemy do Netheru. Boże, do Endu. No, ale chyba niestety tak nie powiem, bo nie wyrobię się znowu. Czy wiecie, nagrałem ucieczkę, bo chciałem, żeby była ucieczka, tak? Myślałem, że to będzie znowu jakaś przygoda czy coś, ale niestety, no nie tym razem. Jest to trochę smutne, no. No nic, będę musiał ich posłuchać bez was. No i tyle. Chyba pomału będę kończył, bo już nawet nie mam za bardzo tematu na gadkę. Poopowiadałbym wam coś o tym nowym serwerze, ale wiecie, takie jakieś dziwne, może powiecie, że trochę zabobony, ale mam coś takiego, że jak komuś coś powiem i się obawiam, czy to wypali, mimo że jestem przekonany, że to wypali, to zwykle potem nie wypala, wiecie, takie coś a la prawo Murphy'ego, nie? Dlatego wolę trzymać w tym wypadku gębę na kurtkę. Tak wiecie, na wszelki wypadek. Dobra, jeszcze tylko tam skoczymy, poblokujemy. Tu, pyk, pyk, pyk. Tu jeszcze iron. Teraz tych surowców jest tu w pizdu. Ale tak naprawdę po co mi są, kurde, irony? Musiałbym tą zbroję zaenchantować, jakbym chciał w niej iść do endu, a level mam tylko 14. Kurde. Kugde. Pyk. I've been there. O niestety, to już byliśmy. Więcej iron. Kurde. O, lapis, napis dla Julii.
Kilof nam wyszedł. Gonić go, bo wyszedł! Dobra. Mamy. O, jakieś kejwy. A tu chyba też byłem. Gdzie tak, tak schwitaśnie wykopane. Kułabga. Opsi. Vespar Exestopet Responding. No. Coś nie mam dzisiaj już gadki więcej. Dobra, słuchajcie moi drodzy, po prostu jakoś nie czuję się na siłach, żeby więcej już pogadać, no bo jestem przyzwyczajony do tego swojego minimum 15 minut, tak gdzieś około, więc sorry, nie obrażajcie się, no niestety nie udało mi się zapewnić wam specjalnie dzisiaj jakichś wrażeń, pogadaliśmy sobie o hajpie. Get hype up, pom, 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 oje. Oh yeah. O, zobaczcie, jest drugi napis na dla Żuli. Skopać tu trochę trzeba, może się znajdzie więcej. No dobra, no, no niestety. Nie udało się znaleźć diaksów. Chyba będę musiał użyć haksów, żeby się wyrobić. Do tego piątku. Za grawlem czasami czekają niespodzianki. Sprawdźmy. No. O, widzicie, zaczynam myśleć piosenki, czyli to już limit się pomału wyczerpuje. No come on, no kurde, give me some diaxes. Po prostu to, co powiedziałem, było zniewalające, nieprawdaż? Give me some diaxes. Na pewno wszyscy Anglicy by to zrozumieli, naprawdę. No, zobaczmy, czy niespodzianka na nas czeka. Może ucieknie. He, fuck the system. O, węgiel, tak! To jest moja niespodzianka. Tak, węgiel. O tak, to jest gwóźdź programu, proszę państwa. Tego szukałem, tak. Po to tu przyszliśmy, kuźwa, po węgiel. Naprawdę w ogóle go nie mamy. Naprawdę mamy już tylko, kuźwa, półtora staka. To jest nasza niespodzianka za grawlerem. Tu coś tak zarąbistego, bardziej zajebiste niż czosnek. Pozdro dla kumatych. No to cudowne niespodzianki skrywa gravel. Tak, dziękuję. Do widzenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już będziemy napierdziać się z Ender Dragonem. Na razie.